Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Soldaten des Hires. Dzisiejszy odcinek będzie dość długi, więc bez zbędnego przedłużania przejdziemy od razu do tematu. Werner Eduard Fritz von Blomberg urodził się w Stargardzie 2 września 1878 roku w szlacheckiej rodzinie z wojskowymi tradycjami. I tak naprawdę swoje życie już od samego początku wiązał z armią i po ukończeniu pruskiej szkoły kadetów w 1897 roku, jako dziewiętnastolatek, jako porucznik, rozpoczął służbę w 73. hanowerskim pułku fizylierów feldmarszałka księcia Albrechta von Preussena. I tak, to nie jest zbieg okoliczności czy coś w ten deseń, Pług, który odtwarzamy, czerpał tradycję właśnie od tej jednostki. Von Blomberg szybko awansuje, a jego kariera przyspiesza podczas I wojny światowej, gdzie jednak głównie służy w sztabie. 3 czerwca 1918 roku, jako ukoronowanie służby, otrzymuje order Pure Le Mérite. Przed wojną, w 1904, zdążył jeszcze ożenić się z urodzoną w 1880 roku Charlotte Helmich, z którą spłodził w sumie piątkę dzieci. I zanim przejdziemy dalej do tematu, to ważna kwestia wielokrotnie już podkreślaliśmy, że to nie Hitler był wielkim objawieniem niemieckich sił zbrojnych. Zwracaliśmy Państwa uwagę, że właściwie jedyne co robił, to kontynuował on wcześniejsze projekty. I jednym z takich projektów był projekt ambitnego oficera sztabowego Reichswery, ówczesnego pułkownika von Blomberga, który opracowany został pod koniec lat 20. Celem jego programu zbrojeniowego było tak naprawdę stworzenie 21 dywizji wojsk lądowych oraz zabezpieczenie rezerwy materiałowej, która umożliwiłaby w konsekwencji prowadzenie co najmniej sześciotygodniowej obrony Rzeszy. Ówczesna władza miała jednak zupełnie inny pomysł i tak oto w 1928 roku uchwalono plan pięcioletni. O co tam chodziło? W ogólnym ujęciu rząd wyraził zgodę, ale przy okazji nie informując parlamentarzystów zasiadających w Reichstagu ustalono, że co roku armia będzie otrzymywać 80 milionów reichsmarek z tajnego funduszu. Niemcy jednak zagrali bardzo sprytnie i nie wystawili za to żadnych policzalnych dywizji. W to miejsce stworzono natomiast ogromne struktury planistyczne, gospodarcze oraz techniczne, które dawały możliwość bezzwłocznej wręcz mobilizacji personelu oraz uzbrojenie oddziałów. Wiele fabryk, a w 1928 było ich około setki, było przygotowanych do natychmiastowego przestawienia się na produkcję zbrojeniową. I to na skalę masową. Awans von Blomberga na ministra Reichswehry, e, ministra wojny i naczelnego dowódcy Reichswehry, tak naprawdę ciężko stwierdzić, że był przypadkiem. On tak naprawdę nie był nawet pozbawiony jakiegokolwiek politycznego zabarwienia. Blomberg właściwie miał się stać taką swoistą szpilką wbitą Hitlerowi przez Paula von Hindenburga prosto w oko. Prezydent Rzeszy postanowił bowiem zamanifestować i z całych sił podkreślić, że to on dysponuje armią, a nie przyszły kanclerz. 30 stycznia 1933 roku, na dwie godziny przed Hitlerem, Hindenburg zaprzysiągł więc swojego nowego kandydata. Wszystko to jednak było tak naprawdę pozornym sukcesem, bo Hindenburg nie osiągnął tym krokiem swojego zamierzonego celu, a wręcz przeciwnie. Blomberg praktycznie od początku był wielkim orędownikiem Hitlera i uważał jego polityczne zamiary za słuszne i rozważne. Jego jednoznaczne sympatie narodowo-socjalistyczne sprawiały, że w środowisku konserwatywnych oficerów no, był wyraźnie izolowany. Generalnie nierzadko nazywali go ironicznie hitlerjugend Queks. To było takie nawiązanie do propagandowego filmu z 1933 roku, który opowiadał y, historię członka Hitlerjugend który poświęcił życie dla NSDAP. Ale mniejsza z tym, warto dodać tak naprawdę, że Blomberg po nocy długich noży złożył w imieniu własnym i w imieniu armii podziękowania dla Hitlera za tę akcję. To nie znaczy, że to było jego taki pierwszy wyskok. swój fanatyzm podkreślał wcześniej, na przykład w czerwcu 1933 roku, wypowiadając słowa, które były jednocześnie oddaniem nie tylko siebie, ale i całego Wehrmachtu pod wszelkie rozkazy Hitlera. A powiedział następująco. A polityczność skończyła się. Pozostaje jedno: z całym oddaniem służyć ruchowi narodowemu. W lipcu 1933 von Blomberg zostaje awansowany do stopnia generała pułkownika. W swojej pierwszej odezwie do sił zbrojnych wykazał się jednak skrajną wręcz hipokryzją. Wskazał bowiem następująco. Zaufanie naszego najwyższego zwierzchnika, pana prezydenta Rzeszy i feldmarszałka von Hindenburga, postawiło mnie na czele sił zbrojnych. Obejmuję ten urząd z nieugiętą wolą utrzymania Reichswery, zgodnie z testamentem moich poprzedników, jako ponadpartyjnego instrumentu władzy państwa, umocnienia go poprzez popieranie wszelkich wysiłków zmierzających do podniesienia obronności narodu i uczynienia z sił zbrojnych, wdając się przewidzieć czasie, wartościowego gwaranta bezpieczeństwa ojczyzny. Blomberg w pewnym sensie dzięki zdobytej pozycji dostał możliwość leczenia swych no nazwijmy to w dużej przenośni kompleksów. Warto wspomnieć, że pod koniec lat dwudziestych podważał on plany niemieckie zakładające rozbudowanie armii zdolnej do walki tylko z Polską i tylko na jednym froncie, twierdząc, że w istocie rzesze stać na więcej. Marzył on o ogromnej armii, która... Mogłaby bez problemu zdobywać niezmierzone obszary i siać strach w oczach wrogów. Na jego nieszczęście, narodowy socjalizm totalnie zasłonił mu oczy i stał się przez to, jak nazywano go w kręgach konserwatywnych, gumowym lwem. Na ten przykład, francuski attaché wojskowy napisał jesienią 1934 roku takie słowa: Brak mu stałości charakteru i zarzut ten słyszałem z ust nie tylko nieprzejednanych monarchistów, lecz także w postaci bardziej zawoalowanej od oficerów z jego ministerstwa. W tym samym czasie Hitler postanawia zwiększyć finansowanie armii. Blomberg otrzymuje zadanie dalszego wzmacniania wojska. Zaskakuje on wszystkich tempem swoich działań, ale tajemnica jego szybkości jest oczywista. Po prostu zamiast opracowywać wszystko od nowa, Wyciągnął z szafy opracowane przez siebie 5 lat temu plany i naniósł konieczne poprawki. Tak oto teoria dwóch filarów dojrzewała, a zakładała, że państwo opierać ma się na dwóch filarach właśnie: wojsku i partii. Plan ten miał zostać wykonany najdalej do 1938 roku, jednakże sytuacja polityczna w Europie sprawiła, że początkowo zakładana liczba 21 dywizji wydawała się stanowczo zbyt mała. Sztab generalny uchwalił więc nowy plan, który zakładał stworzenie 102 dywizji w pełnej gotowości bojowej na rok 1940. Wymagało to jednak mnóstwa pracy, zatem już w styczniu 1934 roku von Blomberg nakazał potajemne wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej, która zaczęła obowiązywać od 16 marca 1935 roku. I tutaj należy na chwilę odejść lekko od tematu i wskazać Państwu źródło tak wielkiego fanatyzmu wśród żołnierzy, podoficerów, ale przede wszystkim oficerów Wehrmachtu. Nagłe zwiększenie etatów w armii sprawiło, że zapotrzebowanie na podoficerów i oficerów wzrosło. Spowodowało to z kolei ogromną falę awansów. Awansów, na które wielu bezskutecznie czekało całymi latami. Awansów, które były skrajnie ograniczone w ledwie 100-tysięcznej I warto przywołać tutaj słowa Gerharda Weinberga. Dla ludzi, którzy przez wiele lat musieli czekać, pozostając w niskiej randze, czasem niższej niż osiągnięta podczas wojny światowej, szybki rozwój niemieckich sił zbrojnych był czymś w rodzaju wybawienia od wyczekiwania w nieskończoność. Ich kariery zostały przeniesione z kolejki wąskotorowej do pociągu ekspresowego. Von Blomberg bardzo ochoczo podzielał jednak również postulaty NSDAP, w tym w zakresie postulatu czysto aryjskiego pochodzenia i zawieranych małżeństw. Niektórzy historycy uważają jednak, że było to z jego strony działanie czysto kosmetyczne, za dowód podając ostateczny wykaz zwolnionych na podstawie wspomnianego postulatu żołnierzy w całej Reichswehrze, który to sporządzono 21 czerwca 1934 roku, wskazując tak naprawdę na marginalność tych liczb. Szanowni Państwo, jednak nie ma naprawdę nic bardziej mylnego. Von Blomberg jeszcze za życia Hindenburga pragnął w pełni podporządkować Wehrmacht Hitlerowi, zmieniając nawet treść przysięgi wojskowej. Nie zdążył tego wprawdzie zrobić w zakładanym przez siebie czasie, bo sędziwy prezydent zmarł. Ale ostatecznie zmiany te faktycznie wprowadzono. W maju 1934 roku Blomberg wydaje tajny rozkaz, w którym w imieniu własnym i całej armii Właściwie składa dosłownie hołd lenny Hitlerowi i NSDAP. Fakt więc, że spośród 100 tysięcy żołnierzy usunięto tylko 70, naprawdę nie stanowi żadnego dowodu na łagodność Blomberga w tym zakresie. Ale mniejsza z tym. 1 kwietnia 1936 roku zostaje on mianowany feldmarszałkiem, a wkrótce nadchodzi 5 listopada 1937 roku, kiedy to Hitler zmienia podejście i oświadcza, że czas przejść do fazy agresywnej polityki zagranicznej. Ujawniając plan ataku na Czechosłowację. Choć z początku von Blomberg był zdystansowany do tego pomysłu, to stosunkowo szybko zmienił front i nakazał wojsku przygotować się do, jak to powiedział, wojny napastniczej przeciwko Czechosłowacji, a tym samym do rozwiązania problemu niemieckiej przestrzeni. Mimo wszystko, Szanowni Państwo, nie można von Blombergowi odmówić fachowości i profesjonalizmu. Bardzo skutecznie walczył o każdy grosz dla armii i finalnie wywalczył jej praktycznie finansową suwerenność, co w konsekwencji umożliwiało przeforsowanie dosłownie każdego wojskowego projektu. Nadto był on inicjatorem bardzo wielu zmian strukturalnych w Wehrmachcie, które ostatecznie przyniosły niemieckim siłom zbrojnym ogromne korzyści. Nie był on również więźniem przeszłości i typowym, jak to się mówi, betonem on doskonale rozumiał konieczność wdrażania nowoczesnych rozwiązań i był wielkim orędownikiem rozwoju lotnictwa, broni pancernej i uzbrojenia nowego typu. Nie był on również ślepo posłuszny Hitlerowi i potrafił wykazać pewne błędy lub problemy, nawet jeśli ich ujawnienie nie było spójne z linią partii. Przykładowo w 1936 wskazywał, że Wehrmacht jest dużo słabszy niż był dwa lata wcześniej, w 1934. Podkreślał, że poborowi są szkoleni zbyt krótko, a wtedy szkolenie trwało pół roku. Krytykował stan kadry zawodowej, lotnictwa i wojsk pancernych. Twierdził nawet głośno, że Wehrmacht potrzebuje co najmniej dwóch lat, żeby osiągnąć stopień umożliwiający jakąkolwiek sensowną konfrontację, bo obecnie jedyne na co może liczyć to druzgocąca porażka w starciu z Francją, Polską czy choćby Czechosłowacją. Zaproponował on także tworzenie i aktualizowanie co roku szeroko zakrojonych planów na okoliczność czy to obrony Rzeszy, czy to ataku na inne państwa przy uwzględnieniu wszelkich możliwych scenariuszy, w tym bierności lub zaangażowania się poszczególnych rządów w dany konflikt, a warto podkreślić, że było to rozwiązanie nowatorskie. Von Blomberg nie spodziewał się jednak, że mimo swojego fanatyzmu, fachowości, oddania i wierności, Hitler nie okaże mu łaski. Czym podpadł? Po śmierci w 1932 roku swojej pierwszej żony, Blomberg 12 stycznia 1938 roku ożenił się z młodszą od siebie o 35 lat Louise Margaret Grün. Warto jako ciekawostkę dodać, że świadkami byli Hitler i Göring. Z upływem czasu jednak wyszło na jaw, że wybranka Feldmarszałka była kobietą o wątpliwej reputacji, o czym więcej za chwilkę. Hitler w związku z tym poczuł się skrajnie wręcz skompromitowany. Podobne odczucia miał Göring. Pozostawało właściwie jedno wyjście: zdymisjonować Blomberga albo oczekiwać na jego własną rezygnację. Jaką jednak tajemnicę skrywała Louise I jak to się stało, że ujrzała światło dzienne? Otóż uroczystość weselna już od samego początku była bardzo skromna. Dość powiedzieć, że Blomberg na swój ślub nie zaprosił nawet swojego adiutanta, Karla Bema Tetelbacha. Po uroczystości jeden z oficerów namówił feldmarszałka, aby ten zgodził się choćby na niewielką wzmiankę o tym fakcie w prasie. Blomberg, nieświadomy konsekwencji, przystał na to. Już następnego dnia gazeta opublikowała więc informacje o ślubie. Jeden z egzemplarzy trafił w ręce pewnego policjanta, który skojarzył nazwisko świeżo upieczonej pani Blomberg. Po sprawdzeniu akt kryminalnych miał już pewność. Kobieta ta pozowała do zdjęć pornograficznych, z których część była nawet załączona do akt, a także, co gorsza, notowana była jako prostytutka. Funkcjonariusz przekazał bezwłocznie materiały szefowi berlińskiej policji, a wtedy funkcję tę pełnił hrabia von Heldorf, który z kolei zadzwonił do adjutanta Blomberga, prosząc o bezwłoczne spotkanie z seldmarszałkiem. pożyczonym spotkaniu Heldorf miał podejść do Tetelbacha. I powiedzieć mu, no cóż młody człowieku, lepiej poszukaj sobie innej pracy. Po południu 26 stycznia 1938 roku Adolf Hitler oficjalnie przyjmuje rezygnację von Blomberga, który respektując w pełni niemiecki oficerski kodeks honorowy i tak nie miał innego wyjścia. Po powrocie do Ministerstwa Obrony wszedł do pokoju swojego adiutanta i poprosił go o otwarcie sejfu. Powiedział wtedy... Tutaj jest ostatnia wola Hitlera. Proszę ją wziąć i oddać jutro Hitlerowi razem z moją buławą marszałkowską. Blomberg miał następnie się rozpłakać i obejmując swojego wiernego adiutanta, pożegnać się. Faktem jednak pozostaje, że Hitler, mimo wielkiej złości na swojego pierwszego feldmarszałka, ubolewał z powodu straty tak kompetentnego żołnierza i sojusznika. Co ważne, fakt, że wśród środowisk oficerskich Blomberg miał no, bardzo złą opinię ze względu na swoją nienaturalną wręcz sympatię do Hitlera, wymuszenie na nim dymisji rozbudziło u wojskowych wściekłość. I tutaj nie chodziło o sam fakt zaistnienia tego zdarzenia, ale o okoliczności. Dymisja pod płaszczykiem moralności w późniejszym czasie dotknęła bowiem również oskarżanego o domniemany homoseksualizm Wernera von Fritscha, ale o tym innym razem. Warto jednak dodać, że niedługo potem dowodzenie Oberkommando des Hires Hitler powierzył Walterowi von Brauchitschowi, którego życie pod kątem moralnym… no jakby to powiedzieć… Jakoś szczególnie nie różniło się od życia von Blomberga, a nawet chyba można zaryzykować stwierdzeniem, że było jeszcze bardziej kontrowersyjne. Wszak Brauchicza nie stać było nawet na rozwód z żoną, a przecież wyjątkowo mocno tego pragnął, gdyż od wielu lat zdradzał ją z pewną rozwódką, ale o tym człowieku również opowiemy Państwu przy innej okazji. Wracając jednak do afery obyczajowej, von Blomberg miał być szczerze szokowany treścią akt policyjnych i choć w konsekwencji ujawnienia tajemnicy żony fakt rozważał rozwód, to odmówił unieważnienia małżeństwa. 27 stycznia 1938 ostatni raz spotyka się z Hitlerem, po czym wyjeżdża z Louis do Bawarii, otrzymując wcześniej jeszcze odprawę w wymiarze 50 tysięcy marek. I choć kariera von Blomberga dobiegła końca jeszcze przed wybuchem wojny, to nie uchroniło go to przed byciem zamieszanym w procesy norymberskie. W 1945 roku alianci aresztowali go i przesłuchiwali w głównym procesie zbrodniarzy wojennych w charakterze świadka oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. 13 marca 1946 roku. Chorujący od dość dawna na raka okrężnicy Blomberg, umiera w amerykańskim szpitalu wojskowym i zostaje pochowany na górskim cmentarzu w Bad Wisee. Jego druga żona, Louise Margaret Grün, występująca w literaturze także jako Erna lub Iwa, w 1947 roku musiała stanąć przed Trybunałem Denazyfikacyjnym w Mizbach jako beneficjentka nazizmu. W 1952 wróciła do Berlina Zachodniego i zamieszkała w dzielnicy Neukölln. No i tak, możecie Państwo zadać teraz bardzo słuszne pytanie. Skąd taki bałagan w imieniu bohaterki tego skandalu? No najprawdopodobniej, Szanowni Państwo, sprawa ma się tak, że jej prawdziwe imię, pierwsze i drugie, brzmiało Louise Margaret, a Erna była imieniem, którego używała w ramach świadczenia usług seksualnych, no bowiem prostytutki ze względów bezpieczeństwa rzadko używają swoich prawdziwych imion. Imię Iwa było z kolei. Prawdopodobnie wymiennie stosowanym przez Louise z Erną imieniem jej matki, która z kolei, używając branżowego imienia Louise, pod przykrywką salonu masażu prowadziła dom publiczny i była wielokrotnie karana za sutenerstwo, stręczycielstwo i nierząd. Odchodząc już jednak totalnie od tych zawiłości obyczajowych, na koniec jedno tylko pytanie nasuwa się na myśl. Jak mogłyby się potoczyć losy II wojny światowej, gdyby tak zdolny i przewidujący feldmarszałek jak von Blomberg mógł piastować swój urząd bez żadnych problemów? I choć pytanie to wkracza w bardzo nielubianą przez nas sferę gdybania, to można się chyba wyjątkowo pokusić o stwierdzenie, że mogłoby to mieć skutek iście katastrofalny dla Polski, Europy. A może nawet i świata. Jedno jest pewne: my na dziś już kończymy temat. Zatem dziękujemy serdecznie za Państwa uwagę. Zerkajcie czasem na nasz profil na Facebooku, bo niedługo coś fajnego się może pojawić. No i cóż, i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zoldatenz Hires.